Cześć, chciałbym Wam dzisiaj pokazać torby, nowość w stajni Polaris, torby do modelu 570. Torby są oryginalne, wyprodukowane przez Polarisa i służą do powiększenia powierzchni do różnych rzeczy po przestrzeni, do chowania różnych rzeczy w Polarisie 570. Pierwszą torbą, którą chcę Wam pokazać, to jest torba licznikowa Polaris. Tak ona mniej więcej wygląda. Już po zamontowaniu, ona jest tylko wstępnie zamontowana. Tu Wam pokażę w ręku, jak to wygląda. Torba jest z twardego materiału, niemniej jednak nie jest to plastik, czyli w momencie jakiegoś dzwona czy coś się nie połamie. Wszystkie torby, które Wam dzisiaj pokażę, te przyklejane do plastików, są na taśmach 3M. Są to rzepy, czyli bardzo mocny rzep. Uwierzcie mi, po przyklejeniu tej torby naprawdę jest kłopot, żeby to odczepić. Ten rzep musi wskoczyć sobie tak. I na tych dwóch rzepach uwierzcie mi, że ta torba jest nie do ruszenia. Tak to wygląda pierwsza torba. Chciałbym Wam pokazać, jak ona działa sobie, jak już sobie usiądziemy na kładzie. Jakie jest przeznaczenie tej torby u góry? Przede wszystkim, jak jedziecie kładem, najczęściej macie problem, co zrobić z rzeczami. Tutaj możecie sobie schować wszystkie potrzebne rzeczy, portfel, klucze. Zawsze to macie na oku. Zawsze to macie przed sobą, nie wiem, jakaś kamera. Wszystkie te rzeczy, które potrzebujecie mieć pod nosem, pod ręką. Torba jest dosyć długa, zwróćcie uwagę, ja mam duże łapy, cała ręka mi wchodzi do środka. I dodatkowo najfajniejszy bajer w tej torbie, jaki jest, jeżeli macie jakiś taki normalny telefon, możecie sobie go tutaj włożyć. Oczywiście telefon, jak zaś zadzwoni, będzie się świecił, ale pokażę Wam teraz myk. Oto myk, o którym Wam mówiłem. Możecie sobie włączyć Google Earth czy Google Maps, jak tam wolicie. I możecie sobie swobodnie nawigować. Co ciekawe, jak widzicie, ekran można sterować przez tą folię, przez ten plastik, co bardzo ułatwia jakieś tam szukanie. No, to akurat musimy wyłączyć, bo. Bardzo proste. No, mapę przed sobą. Ja Wam trochę dalej usiądę, żebyście widzieli, jak to widać. Jeśli sobie jedziecie, tu macie licznik, macie telefon włączony. Telefony nie każde wchodzą tutaj, wchodzą te mniejsze telefony, czyli telefon tak maksymalnie do 6 cali wchodzi. Powyżej 6 cali już będzie gorzej. Bardzo sprytne zapięcie. Cyk. Mamy tutaj torbę. Łatwe rzeczy, łatwo włożyć, łatwo wyciągnąć. Cyk. Mamy nawigację włączoną. Drugą torbę, którą chciałbym Wam pokazać, to torba na błotnik. I tak, zaczynając od prostych rzeczy, też ma tutaj taki schowek na jakieś rzeczy na wierzchu. I tutaj możemy też sobie różne rzeczy pochować. Ja tu jakieś kamery, jakieś paczki od GoPro wielkie pochowałem od Insta360. Tą torbę również macie na wierzchu, czyli macie ją pod ręką. Możecie sobie tutaj jakiś napój włożyć, coś do jedzenia, coś, co chcecie obsłużyć zaraz podczas jazdy, żeby nie kopać, nie przegać, nie lecieć tam do kufra. Macie wszystko na wierzchu. Ona jest oczywiście zamykana na tym samym systemie montowana, czyli bardzo łatwo, bardzo szybko ją zamontować. Cyk. Tu macie w środku jeszcze taką specjalną siatkę dodatkową, jakbyście chcieli jakieś dokumenty schować czy coś, możecie sobie wrzucić. Torba jest duża, natomiast jak zwrócicie uwagę, absolutnie tutaj na nogę w żaden sposób nie ogranicza ruchu. Torba jest na lewy błotnik, ona jest specjalnie wyprofilowana do lewego błotnika. Nie nadaje się na prawy, musi być na lewym. Czyli nawet jadąc i podczas jazdy gdzieś tutaj dodajemy gazu, bez problemu jest, słuchajcie, nawet podczas jazdy możemy patrzeć do przodu i sobie sięgnąć, nie wiem, napój czy coś, czy kanapkę, czy cokolwiek zjeść, zrobić i jechać dalej. Jakieś powerbanki, jakieś delikatne rzeczy, czy tu możemy sobie wrzucić. Tutaj nie będzie tak trzepać jak w kufrze. Nie będzie takiej destrukcji. I uwierzcie mi, z tą dużą torbą, z tą małą torbą, i zaraz Wam pokażę trzecią torbą, naprawdę nie ma aż takiej potrzeby montażu z tyłu kufra wielkiego. I a propos tyłu, to chyba największy hicior. Na razie Wam pokażę, włączę tutaj, może się uda lampę włączyć, pokażę Wam ją, tą lampę, tą torbę od tyłu. Proszę bardzo, nie wiem, czy tu widać. Zobaczymy z drugiej strony tą torbę, może bardziej. Tu też nie widać, jest ta torba dosyć mocno schowana. Tu ją widać kawałek. Tak, w tym miejscu nie macie nic, macie pustkę. Natomiast jak zwrócicie uwagę,
Tutaj coś jest, jest z zamkiem, ze wszystkim. Jest to trzeci produkt firmy Polaris, torba podsiodłowa. Jak ściągniecie sobie kanapę, macie torbę. Tu normalnie macie pusto. Zawsześmy się zastanawiali, dlaczego Polaris nie zrobił schowka tutaj z tyłu. Przecież tu jest miejsce do wykorzystania. Jednak zrobił. Torbę sobie otwieramy. Torba jest bardzo duża. Czy jakąś pompkę, czy jakiś zestaw naprawczy, czy jakiś inny zestaw zaprawczy. Torba jest naprawdę wielka. Ma jeszcze tutaj uchwyty, żebyśmy mogli sobie coś przyczepić, żeby nam nie latało. Zobaczcie, jak głęboko ręka wchodzi. Torba jest naprawdę wielka. Ona tu idealnie pasuje. Przyczepiamy ją na rzepy z przodu, na rzepy z tyłu. Możemy ją sobie zamknąć. Ona specjalnie jakoś wodą się nie zalewa. Oczywiście jakieś powerbanki czy coś wrzucamy sobie tutaj na górę. Natomiast tutaj wrzucamy jakieś takie rzeczy, które mogłyby ewentualnie się zalać. Jakiś zestaw do kół, linę, jakieś takie rzeczy mniej potrzebne, żebyśmy nie musieli sięgać. Natomiast pojemnościowo te schowki naprawdę zastępują nam kuferek. Bardzo fajna jakość. Torba jest tak samo jak tamte pozostałe sztywna, ale nie jest to typowy plastik. Także jeżeli by tu się coś działo, ona spokojnie przeżyje. Wytrzyma, tak? Wytrzyma temperaturę od wydechu bez problemu. Także jeżeli macie jakieś pytania, dzwońcie do nas. Znajdziecie pod filmem linki do wszystkich trzech toreb. Są u nas dostępne od ręki. Bardzo łatwy montaż. Idealne na prezent, idealne dla gadżeciarzy, idealne do transportu różnych ciekawych rzeczy. To tyle w naszym filmiku. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie, dzwońcie. Zapraszamy Was do Was. Pingwin Legnica. Trzymajcie się.